Dzień dobry, witam Was serdecznie na kanale Bikesters. Nazywam się Adam Kozłowski i dzisiaj rozpoczynamy czwartą serię jednej z najbardziej popularnych serii na polskim YouTubie. Czyli kupujemy lekko zużyte rowery, albo trochę bardziej, tak jak w tym przypadku dzisiejszym. Odnawiamy je i staramy się sprzedać je drożej, żeby zarobić na nim i kupić coraz droższe rowery. Teraz z tym lecimy na serio, będzie dużo odcinków, także zapraszam Was bardzo. Wyjechana opona, zardzewiałe części, brud i zadrapania. To są wady na pierwszy rzut oka Crossa Hexagon V3, którego kupiłem za 200 zł. Czy uda mi się go doprowadzić do dobrego stanu, wydając niewiele pieniędzy, a potem sprzedać zyskiem? Przekonajcie się w tym i kolejnych odcinkach. Dobre wieści są takie, że hamulce prawie że działają, a tylnia przerzutka zmienia bardzo dobrze. Naprawdę, jestem zaskoczony. A z tych złych wieści to przednia przerzutka za to wcale nie przerzuca. No i hamulce w sumie tak bardzo słabo hamują jednak. Amortyzator w ogóle nie dobija. No i prawy pedał jest trochę krzywy. Ale jeśli chodzi o funkcjonowanie innych części tego roweru, to jest naprawdę dobrze. W drodze do domu kupiłem koszulkę, żeby służyła jako szmata. Poza tym zaopatrzyłem się w rozcieńczalnik i szczotkę drucianą oraz gumowe rękawiczki. Przez moją przeprowadzkę z Leszna do Warszawy będziemy musieli reperować rowery tutaj, w rowerowni naszej, w akademiku. Czasem też będziemy jeździli do serwisu rowerowego, z którym się zgadałem, że będą mi pomagali w zamian za takową właśnie reklamę, czyli pokazywanie ich sklepu i serwisu na tych filmach. A będziemy jechali już tam jutro, ponieważ chcę się spytać tam właściwie ekspertów z tego sklepu, co można zrobić w tym rowerze, co można naprawić, a co trzeba wymienić. Łańcuch jest rozciągnięty? Nie, łańcuch się nadaje. Okej, okay. Mam duży problem z tym. To chyba nie nadaje się do niczego. Tak mi się wydaje. No nie, nadaje się do wymiany. No, trzeba to wymienić. Ale tylnia przerzutka działa chyba spoko. Wszystko zmienia. Na pewno wilki i pantery są do wymiany. Mhm. Są zardzewiałe. Tylne koło ma luz. Ta opona jest też do wymiany. Klocki jeszcze są. Ten plastik można zdjąć bez ściągania kasety. No jak go połamiemy, to możemy to ściągnąć, ale to nie kaseta, tylko wolnobieg. Więc jak jest na tyle kruchy, żeby go połamać, to tak, ale łatwiej zawsze zdjąć i ściągnąć kasetę wolnobieg i wtedy ten plastik. Zanim zabrałem się za plastik, z grubsza umyłem koło. Zacząłem od dużego ciśnienia, ale nie martwcie się, potem je zmniejszyłem. Jeżeli chodzi o plastikową osłonę, to najpierw spróbowałem pokojowo odkręcić wolnobieg, żeby ją usunąć, ale niestety się nie udało. Nie da rady. Więc mogłem ją usunąć jedyną właściwą metodą, używając siły. Kończył mi się już czas na robotę drugiego dnia. Usunąłem jedynie linkę od przedniej przerzutki, a potem jeszcze zdrapałem grubsze warstwy brudu śrubokrętem. Następnego dnia chciałem wymienić linki i pancerze od hamulców. Zacząłem od przedniego. W sumie to linka była w dobrym stanie, więc stwierdziłem, że wymienię tylko wnętrze fajki. Ale ponoć jest ciężko dopasować odpowiedni rozmiar rurki do fajki, a na dodatek sprzed 10 lat. Więc zacząłem ją tylko czyścić. Na moje to była tylko strata czasu, tak właściwie. Złożyłem części z powrotem i zostawiłem to.
przednie zębatki były w najgorszym stanie ze wszystkiego, z czego składał się rower. Oczywiście musiałem je wymienić. Zacząłem od tradycyjnej metody. Rower był strasznie spięty. Pomyślałem, że siknę mu coś a la WD-40 na rozluźnienie. Trochę się z nim jeszcze posiłowałem, ale wreszcie puścił pierwszą śrubę. Z drugą poszło na szczęście łatwiej. Jednak prawdziwy problem zaczął się dopiero od tego momentu. W serwisie nie było narzędzia do wykręcania korby o tak małej średnicy, jak otwór w tym rowerze. Podobno można było to zrobić na jakieś dwie nakrętki, ale nie mogłem ich znaleźć, co w sumie mnie ucieszyło. Bo mogłem użyć prawdziwego męskiego narzędzia! Mocniej! Tak to... Nie, to nie ma absolutnie żadnego sensu. Przecież to jest tylko zniszczone bardziej niż było. Nic nie wychodzi. Korba i tak nie nadawała się już do użytku. Musiałem ją ściągnąć. A jedyny sposób, jaki przyszedł wtedy do głowy, to szlifierka kątowa. Nie zapomnijcie, żeby dołączyć do naszej grupy na Facebooku Bikestersi. Tam są wszyscy ludzie, którzy nie boją się żadnych wyzwań. Tak samo jak na pewno moi widzowie. Pierwszy raz używam takiej szlifierki kątowej. Jedyne co o niej wiem, to to, że jest dużo iskier i zaraz coś podpalę. Szlifierką dociąłem się aż do tego metalowego dzyndzla i korba musiała po prostu zejść. Wykręciłem wkład suportu i wróciłem do domu. Przed chwilą wyciągnąłem te wszystkie rzeczy z rowera, podkręcałem je i nadszedł czas na wielki eksperyment. Zadałem wam pytanie na grupie Bikestersi, jakie znacie metody na odrdzewianie części. I trzy najbardziej popularne pozycje to była Coca-Cola, WD-40, to jest jakiś tani zamiennik, ale działa prawdopodobnie tak samo, i ryż. Kiedyś już robiłem eksperyment z Coca-Colą i wiem, że działa, ale tym razem będziemy podgrzewali części w Coca-Coli w garnku, bo ponoć to przyspieszy proces i lepiej zadziała. Trochę szkoda mi tego garnka, ponieważ jest to ważny element mojego asortymentu kuchennego. No ale w ramach nauki i eksperymentu trzeba. Dlatego subskrybujcie ten kanał i polajkujcie to wideo. Nawet po przetarciu szmatką to rdzanie schodzi. Na moje ta metoda nie ma sensu. Piszcie, co sądzicie o tym w komentarzu i jakie znacie jeszcze inne metody odrdzewiania części. Ja to wszystko odkładam teraz jeszcze do Coca-Coli i porównamy jutro, czyli w dalszej części tego odcinka, jak wypadła Coca-Cola w porównaniu do ryżu i WD-40. Na pierwszy ogień idzie ryż. Jeśli ryż mi odrdzewi te zardzewiałe części, to wypiję wodę po porówkach. Ale raczej do tego nie dojdzie. No przecież to jest tak głupie w ogóle. Jak to mogło zadziałać? Nawet jak przetrę szmatką, to nic
Przecież to jest suche, to jak ma to zadziałać? Dobra, wywalamy to. Kolejne sprawdzamy WD-40. O matko, jak to śmierdzi. To, bo to nie jest WD-40, tylko jakaś podruba. Trzeba było to WD-40 zrobić. To WD-40, czytaj GIST, też nie zadziałał. Może jej części bardziej się błyszczą, ale rdza nadal pozostała na nich. Ostatnia partia wyszła z Coca-Coli. No nadal został taki osad. Nie nadaje się Coca-Cola. Może musiałbym potrzymać tydzień w tej Coca-Coli. To już jest koniec tego odcinka. W kolejnym odcinku postaram się odrdzewić te części profesjonalnymi środkami, czyli takimi z przeznaczeniem do odrdzawiania. Pamiętajcie, że także wy możecie robić takie eksperymenty w domu. Dołączajcie do grupy Bikestersi, chwalcie się swoimi przeróbkami rowerów. W kolejnym odcinku mam nadzieję, że uda mi się już złożyć rower do kupy i wystawić go na sprzedaż. Jeśli nie, to będzie jeszcze kolejny odcinek, czyli trzeci, jeśli chodzi o ten rower. Także dziękuję wam za oglądanie. Na razie.